Cześć siemaneczko, witajcie, z tej strony The David Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem z serii Rolnicy z Brzozówki. I oczywiście nie mogło zabraknąć mojego sąsiada rolnika Matiego. Oczywiście nie mogło mnie zabraknąć, witam. Witamy was, bodajże to będzie, nie wiem, 20 odcinek? Chyba 20 odcinek. Tak, 20. Także już druga dziesiątka nam zaczęła pękła po prostu, tak można powiedzieć, zaczynamy kolejną dziesiątkę odcinków. I co w dzisiejszym odcinku się dzieje? Jak widzicie, pieniądze z naszego konta nam ubyły ze względu na to, że zakupiłem sobie prasę do okrągłych bel. Także ja sobie lecę już do naszego takiego trochę dalszego sąsiada, od którego kupiłem tą praskę i się z nim dogadałem przez to, że jest sierpień. O kurde, jedź tym autem, jedź, proszę, jedź. Dogadałem się z nim tak, że zadzwoniłem, zapłaciłem mu już, jak widzicie. Nie pamiętam ile dokładnie... O, ten traktor jedzie szybko, wyjeżdżaj. Nie pamiętam dokładnie ile, czy ja mu zapłaciłem, czekajcie. Jakieś 20 parę tysięcy mu dałem za tą prasę, więc troszeczkę mnie to wyniosło, no ale do okrągłych no to trochę kosztuje. I się z nim gadałem tak, że przez to, że sierpień, no to on już tak kończy gospodarkę i się niczym nie zajmuje. Tylko oddał pola w dzierżawy i sprzedaje teraz maszyny. No to po prostu on sobie już na ten okres letni pojechał na wakacje. No, a my to jako rolnicy no nie możemy sobie pozwolić na wakacje. Także my sobie ciśniemy, od niego weźmiemy. Ja tam się, tak jak mówię, z nim dogadałem, że po prostu o wszystkim wiedział, że przyjadę gdzieś tam lekko po 14 do niego właśnie po tą prasę. Poprasujemy sobie dzisiaj po pszenicy za domem. I najprawdopodobniej chociaż jedno pole sobie dzisiaj zasiejemy rzepaku, bo mam dwa pola rzepaku do zasiania. Także nie wiem, sąsiad, ty na swoim odcinek będziesz przewijał, czy dzisiaj siejesz rzepak? Jeszcze będę siał rzepak. Czyli u siebie przewijasz, czy nie? Raczej tak. No to ja będę musiał zasiać poza odcinkiem jeszcze jedno pole rzepaku i tyle. Jak wiecie, no gospodarka no w miarę ładna była, bo taka może trochę starsza maszyna, ale dosyć duża. Już zwierząt od dłuższego czasu nie ma, zostałem mu pola tylko i wyłącznie, no ale... Aha! To? Bo ja przyjechałem ogólnie na gospę twoją. No. I ty mówisz o sianiu, nie? Mhm. I ty siedzisz w ciągniku. Te 60, co jest podpięty siewnik, nie? Ja myślę, nie reagujesz na mnie, nie? A. No i... Widzę, że we Władku też siedzisz, nie? No. A ty jesteś przecież na drugim końcu mapy, więc... A dalej się masz już, nie? Masz dwóch braci, czy jak? Nie. Dobra, podpinamy sobie, jak widzicie, no przepiękna prasa. No miejmy nadzieję, że ona będzie działała, bo po tym jak ona się teraz podpiła, to już się boję. Najwyżej no spróbujemy pod 60, jeszcze sprawdzimy, czy ja ci te przyczepę odwiozę. Na to to działa, to trzeba rozłożyć. No i co, działa, ale zobaczymy, czy dalej tak działało, bo jak ona się wysoko podpięła, ja pitole. Nie testowałem tego, więc miejmy nadzieję, że da radę i jeżeli nie, no to 60 spróbujemy podpiąć i zobaczyć, bo teoretycznie 60 powinna sobie z nią dawać radę. Jest to oczywiście prasa klasa, będziemy sobie robić belki, a u niej się nie ustawia, u niej są 125, czyli nie pamiętam, chyba to są 3-tonowe belki, więc elegancko. I tak jak mówię, tak jak chciałem to zrobić, że będę sobie słomę robił w okrągłe, a siano będę prorzeczał jeszcze od sąsiada naszą tutaj praskę Stipme malutką i do kosteczek będziemy robić. Nie kupywałem Stipme prasy do okrągłych, bo pierwsze jest ona już bardzo często na każdych seriach, a po drugie ja ją mam jeszcze na odstarości, więc nie chciałem jej, a innej w miarę spoko prasy nie było, więc mówię, troszeczkę więcej pieniędzy wydam i tutaj sobie klasa wezmę, bo miałem jeszcze jedną propozycję jakiegoś takiego Galinema, czy jak on tam się nazywało, ale no niestety jak zadzwoniłem, no to gościu powiedział, no że prasa została już sprzedana do kogoś innego. Ale ci powiem, po tym odcinku naszym, znaczy moim, to tak mam tutaj łąkę i ogólnie opory też, że no, masakra. Ale to łąkę, to wiesz, przynajmniej musisz sobie przesiewać. Więc będziesz miał, już masz zryte trochę, nie musisz tyle orać. No. Jeszcze mam przy wjazdach poryte. No bo tam jakbyśmy latali, trochę zarzuciło czasem tyłem, no to po prostu zryło. No. Więc ty to musisz tam kiszonkę ogarnąć. Właśnie, nie pokazałem wam kiszonki, bo u sąsiada na odcinku jeszcze ta kiszonka była porozwalana, po prostu nagrywaliśmy odcinek poza odcinkiem.
odcinek za odcinkiem. No i jak widzicie, no pięknie sobie tą kiszonkę tutaj ułożyłem. No prawie się nie zmieściło, więc idealnie, że wszystko weszło. Dobra, kółeczka załóżmy, włączmy i miejmy nadzieję, że ona będzie zbierała teraz. Bo jeżeli ona nie będzie zbierała, no to byłaby lipa, ale zbiera, także elegancko ciśniemy sobie z tym prasowaniem. A nie, ona idzie po ziemi jednak. Tylko myślę, tylko ona po prostu tak nisko opuszcza. Także elegancko prasowanie idzie. Jak chcesz sumcio, to możesz sobie zobaczyć, jaką pracę zakupiłem, bo ty jeszcze nawet nie wiesz, jaką ja zakupiłem. Już idę. Także elegancko, idealnie, przepięknie. Tu sobie zrobimy ten poprzeczniak. Teraz, no Ursus, powiem ci, no ma co robić, nie powiem, że nie, bo czuję tą praskę. Czuję. Trzeba zbić mu na jedynkę, bo nie podejdzie. Bo mega ciężko jest. Dobra, łogi. Ty! Co? A broń mi ktoś przefarbował. Jak... Czy mi się wydaje? Jak przefarbował? Ty. Aż sobie pójdę do... No inne kolory moje brony mają, przecież inne. Miałem takie ten. A teraz mam inne kolory. O. Ja nie wiem, czy to przez aktualizację? Bo ja nie zmieniałem nic, patrz. A ty nie miałeś piątek. Miałem. Nie miałeś trójki. Piątki miałem, gościu. Miałem odcinek z bronowania nawet. No to aż się zobacz później. Bo ty żeś pobrał brony. Tak? No. A Znaczy to pewnie przez... Słuchaj. Tak, to jest. Ej, mi jest, muszę odpowiedzieć. No. Brony. Czemu ty ruszyć nie chcesz? Brony, które my mamy na tej nowej serii naszej, to no. Są po prostu te brony, które ty masz tu. I no, tylko, że mają możliwość tego wałowania. A wcześniej, które mieliśmy, to my mieliśmy niezaktualizowane. No i dlatego widzę, kolory się zmieniły. Się zdziwiłem, nie? I wcześniej i ty, że przez to, że masz jedne mody, tak jakby wszystkie mody razem, to będziesz pobierał tu inne i tam inne. No. Więc pod tym względem, no Ursus, no ma trochę ciężko, wam powiem, jeżeli chodzi o ruszenie. Ale myślę, że sobie będzie dawał radę. Na czwórce. Bo ja chcę podpinać brony, nie? Bo jadę zbrunować sobie pole. I tak patrzę i kurde... Ale ja no muszę nie. Aż zobaczyć, ty nie miałeś piątek. No se pójdziesz zobaczyć. Mi się wydaje, że są siedmiu. Miałem piątki. Czy odcinek robiłem zbrunowanie niedawno. W ogóle ugniatanie jest włączone? Bo mi się coś nie wydaje. Niszczenie planu włączone. Czas to 30 umyję, przyjadę do ciebie. Dobra, dawaj. Ciężko ma tylko ruszyć Ursus, ale jak już ruszy, no to już jako tako idzie. Więc jak pojawi się większy traktor, no to już na pewno... Ogólnie to sorry widzowie, bo Dawid tu przyszedł na gospę, tu mam porozwalane wszystko, ale to jeszcze nie ogarnięte mam, bo teraz robię, także no. A, nawet nie zwróciłem uwagi na to. No to dobrze. Dobra, muszę pracę niestety wyłączać, jeżeli chcę ruszyć, no bo Ursus ma po prostu za ciężko, żeby z nią jechać i muszę coś jednak porobić, żeby z nią sobie dawał radę, no bo nie wierzę, że taki Ursus by się kurna z prasą nie poradził. Więc będzie trzeba no, pewnie coś tutaj pogrzebać i zrobić, także na następne odcinki już praca będzie ogarnięta. A jeżeli się nie uda nic zrobić, no to niestety będę musiał pracę wymienić, no ale tak to jest, jeżeli jest sobota, my chcemy nagrać pełno odcinków i się po prostu nic nie testuje. Więc tak jak wyszło też w odcinku sąsiada, no ale cóż, nie ma co. Dobra, lecimy. Oj, te polskie mody to w ogóle to jest kosmos, nie? No, makabra jakaś. Nie wiem, czy uda mi się wszystko sprasować, czy nie, bo to też idzie tak mozolnie dosyć. Bo po bizonie nie dość, że wciula jest tych wszystkich pasków słomy, no to jeszcze to nie idzie jakoś mega szybko. Witam sąsiad, przyjechałem. Kurna, brakło mi dobry. Brakło mi kurna 1%. Na razie się idę zobaczyć. Nie przestrasz się, jak on głośno ryczy. Ten mój Ursus. Widzę, że dobrze zbite. No. To git. Pod tym względem ta. Muszę włączać, wyłączać to gówno, bo nie podejdzie. Ja nie. A jeżeli te prasy, to żeś te kupi, to walą nosem. No prasa jest fajna, tylko kurna jej panie Ursus nie chce dać rady z nią. Wymaga 70 koni, a Ursus nie idzie. A Ursus ma 82.
Więc no. Dobra, ja jadę brunować. No, ach, ty on się przyjął ze swoją 30. A po czym ty jedziesz brunować? Po tym zaoranym? No. A. Dobrze, to elegancko. Dobra, pierwszy ten kawałek tak ala jedzie zrobiony. Muszę gdzieś łąkę zasiać, tylko nie mam pomysłu jeszcze gdzie. Następny mój odcinek raczej to będzie też ogarnianie, myślę, jeżeli już się kiszonka zrobi, no to będzie tymera robienie. Będzie trzeba kolejne pieniądze wydać na paszowóz jakiś. Więc tutaj kolejne pieniądze na to trzeba odkładać. Mamy 30 tysięcy, więc jeszcze teraz niedługo zima, także bezproblemowo myślę. Belek najprawdopodobniej dzisiaj się nie będę zbierał, będę je pewnie zbierał w odcinku sąsiada. Te belki. Nie wiem, ja z tą prasą mogę w ogóle jeździć, ale jeżdżę sobie dwójka i gaz power. I tak wychodzi nawet git. Dobra, teraz trzeba rozpędzić go trochę i po prostu ruszyć, bo inaczej no to nie damy rady, żeby rozpędzić. Co najgorsze właśnie to jest to. A tu zostały tylko trzy przejazdy, a tu jest trochę więcej tych przejazdów, więc może mi się uda nawet wszystko zrobić. A teraz nie masz dostępu do terenu i jestem ciekawy, jak ja tu zbiorę to bizona wyleciało na drogę. A ty dzisiaj w planach masz tylko bronowanie, czy coś jeszcze żył? No rzepak będę siał. A na jakich polach w ogóle rzepak siesz? Na dwóch. A na jakich? Na polu numer 51 i na 65. Zaraz sobie lukniemy, które to są. 51 i 65, a tam. A ja sieję na 50 chyba 3 i 42 na naszej. No ja ci powiem, różnica jest spora, jak przed chwilą żeśmy nagrywali, brunowałem tamtymi trójkami, a teraz tymi piątkami brunuję, nie? No to tak. No te piątki to mają fajne fajniejsze animacje. A kurwa różnie idzie, ja pierdoczę. Kurwany Ursus. Nie, od następnego odcinka, czy będzie czas, czy nie, to ja będę wszystko, kurczę, testował. Bo to kurde, te połowa tych modów naszych to tutaj jest. No trzeba testować wszystko po prostu przed odcinkami. No bo. Ale jak chcemy wszystko coś na szybkości nagrać, to wiadomo, że nie ma jakoś czasu na sprawdzanie i wiecie. Ale widzę, że trzeba będzie. Ale jak bo zawsze to... jak trzeba szybko nagrać, to oczywiście musi coś nie działać. No. Wtedy no tak to już jest. Na szczęście to jest teraz odcinek do mnie. Teraz go nagram i zostanie mi jeden odcinek z odstarości i kolejny tydzień nagrany. Jeszcze zajebiście. Więc godzina, myślę, gdzieś, jeżeli bym nagrywał zaraz, nagramy Matiego, bo ty po mnie zaraz nagrywamy twój. No. No to jeżeli bym nagrał, nagramy zaraz Matiego, to ja sobie pewnie gdzieś może wieczorem nagram odstarości albo od razu potem i wtedy będę już miał tylko renderowanie tych filmów i wrzucanie na YouTube'a. Co mogłoby się wydawać pikusiem, ale to nie zawsze jest takie op, bo nie zawsze mi program chce wyrenderować cały odcinek. Więc no niestety. Pod tym względem jestem ciekaw, kiedy w ogóle, po jakim czasie użytkowania tobie zaczną się dziać te problemy. Czy w ogóle nie, na razie mi na szczęście działa. Jedyny problem, jaki miałem, no to, że mi dźwięku nie renderowało, nie? Ale póki co to co działa. Dobra, wyładowuj tą belkę. Dobra, szybko. To najgorsze jest tylko ruszanie, bo jak już ruszy, to on już jakoś pojedzie. Ale jak jazdzi się ta górka, to na tym polu teraz najgorsza. Nie podjadę w tym pewnie. No dobra, jeszcze jak pod tą górką idealnie będzie belka do wyładowania, to już nie ruszymy. Będę musiał jechać z górki na dół, bo nie ma szans, żebym ja ruszył pod tę górkę. Więc no, pod tym względem tutaj są. No prasa, powiem wam tak. Praca jest picobello piękna, no ale niestety, jak widzicie, no po prostu sobie Ursusik z nią nie za dobrze daje radę, więc pod tym względem tutaj akurat słabo będę musiał w niej coś pogrzebać, no bo w realu to on by sobie z palcem w dupie taką pracą dał radę, a tutaj no to jak widzicie, no on ma problemy pod jakąś górkę lekką sobie podjechać, więc pod tym względem tutaj jest słabiutko. Żeby to ogarnąć, no ale super, dwa przejazdy ostatnie mi zostały i mamy sprasowane. Także elegancko, teraz szybko do tyłu trzeba wyłączyć. Dobra, i chociaż z tej górki ruszysz?
Och, z górki ruszył sam, bez wyłączania prasy. No ale to tymi bronkami to ci pewnie szybko zajmie to bronowanie. No ja już połowę pola mam zrobione. No, także to szybko pewnie idzie, też szybko się z bronami jeździ i szybko się po prostu bronuje, tak po prostu szerokościowo, także elegancko. Ale nie, to jest taka inna trochę technologia tej prasy, bo nigdy nie widziałem, że prasa tak wysoko była na dyszlu. Ale zbiera to najważniejsze, więc wam powiem po prostu, jeżeli w prasie nie gdzieś dało się ogarnąć, żeby Ursus dawał radę, no to po prostu wymienię sobie ją na inną, ale cóż, no tak to jest, podobała mi się i myślałem, że będzie idealna. Jeszcze specjalnie Ursusa naprawiłem, wydałem na to też pieniądze, żeby po prostu na pewno dał sobie radę, no, a on, kurde, nawet naprawiony na full ma po prostu ciężko. No i oczywiście tu pod górką będzie belka, to już nie ruszymy. Zajebiście. Tu jest full, wyładowane. Trochę się cofniemy, że teraz się napędzić. O, dobra, udało się trochę napędzić. Łowinowi. Ej, to dobrze, że na ten odcinek kazałeś mi wywalić tego moda, bo ja bym w ogóle nie ruszył tym modem. No. Muszę wam po prostu przeprosić, no ale muszę tak włączać, wyłączać tą prasę, no bo po prostu inaczej to ja nie podjadę po tej górki. Więc dobra, skończone. Ja tak pamiętam, robiłem kiedyś na odnędzy, jak nagrywałem odcinek z rozsiewania nawozu, nie? To mi kurde ciągnik 30 mi w ogóle ruszyć nie chciała, więc po prostu musiałem z rozbiegu wyjeżdżać i musiałem tak wyłączać, nie? No, to był tego plus, bo był tego plus, bo połowę nawozu mniej mi poszło, ale głupio to było trochę. No, z nawozem, no ale trzeba się radzić. No z nawozem tak głupio, bo tak leciało, nie leciało, leciało, nie leciało. Na odnędzy to jeszcze no spoko, bo wiesz, tam stary rozciewasz, to można było tak powiedzieć, że ledwo leci. Ta. No. Dobra, zostawimy sobie Ursuska tutaj i wsiadamy do 60 i ciśniemy sobie, o kurde, szybkie bieganie jest. Ciśniemy sobie szybko sianiem tego rzepaku. Ile mi się uda zasiać, tyle mi się uda zasiać. Nie oczekuję teraz, po tym jak mi zajęło 18 minut opracowanie, to nie oczekuję, że dużo zasieję. Ale no to po prostu no nic na to nie poradzę. Dźwięki 60 trzeba ściszyć, bo ona jest głośniejsza jeszcze od Ursusa nawet. Więc pod tym względem tutaj też słabo, że muszę te dźwięki stosować. Albo dobra, jednak damy na te 20, bo tak to nie będzie jej w ogóle słychać. O kur, jeszcze wypadek spowodowałem. Zajebisty jest. A ja ci powiem, nawet te kolory fajne się ustawiły, więc ja nawet tego zmieniać nie będę. No to fajnie. Jak się fajnie ustawiły, no to elegancko. Teraz tak, tu mamy na IC, tak, tu jest na IC, więc otworzymy te drzwi. To mamy pootwierane, to też, więc superowo. Lecimy sobie obok sąsiada tam. Bo ty już skończyłeś, czy jeszcze nie? No, ostatni czas robię, pod górkę. Tak, akurat sąsiad będzie wyjeżdżał, ja będę wjeżdżał na pole i elegancko wyjdzie. Tu za mną się wlecze Audi, której wyjechałem i tak trochę przyhaczyłem, ale albo się wlecze, bo nie umie wyprzedzić, albo się wlecze, bo czeka, że zjadę, żeby mi najebać. Po prostu, że zrysałem lampę. Więc kurde, szyba przyciemniona, nie widzę, czy jedzie baba, czy bo jak baba, to się nie boję. Jak pobiedzie, to za problem będzie. Nawet jak jedzie, zatrzyma się, to ja mu polem ucieknę, on mnie nie dogoni, bo jak pojadę 60 po polu. No widzę sąsiad tutaj, gdzie jest sąsiad? Ach, tu wyjechał. Sąsiad wyjechał, talerzówki nikt nie ukradł, czyli widać, że jednak cenna nie jest. Bardzo dobrze, jak talerzówka się została. Dobra, zjeżdżamy sobie. On będzie hamował? Nie, migacza nie dał. Dobra. Dobra, pojechał za sąsiadem. Tam uważaj, bo tam jedzie wkurzony gościu. O Boże, jak zapier... Co? To się pojedzie. Się zdenerwował. Dobra. Jazdunia, pojedziemy sobie na znacznikach. Bo jeszcze tego chyba nie robiłem. Łogiń, natłoki. Lecimy sobie trójeczkę, zapnijmy. I można ciskać sobie na tych znacznikach, na tej trójeczce. Zobaczymy jak to będzie szło, miejmy nadzieję, że gitarowo. Tu mam 0,6, mam 0,6. Tu będzie trzeba jeszcze po tym rzepaku stależować, ale tu najprawdopodobniej będzie pszenica lub jęczmień, więc to tam może sobie poczekać. A właściwie sąsiad, jęczmień to się sieje kiedy? Bo... Na... Ten, czekaj.
No zobaczę, że mnie... Bo u mnie na przykład na Zdziechowie jęczmień się sieje tylko we wrześniu. Nie da się... No tutaj, tutaj się da we wrześniu i w marcu. A, czyli tutaj jeszcze na wiosnę się da. No w marcu tylko się da. Dobra, elegancko. Pod tym względem, że mi się tutaj uda jeszcze zasiać sobie ten jęczmień. Myślałem, że będę musiał się sprężać, ale jednak mega się nie będę musiał sprężać. Dobra, elegancko. No i teraz na znacznikach to ja mogę jeździć. Nie muszę zwracać uwagi, czy jak jadę, po prostu patrzę na znacznik, więc super. 20 minut odcinka, więc no trochę sobie na pewno tutaj posiejemy. Zobaczymy, jak to pójdzie pod górkę. Miejmy nadzieję, że podejdzie ta 60 bez problemu. Ale widzę, że już się problemy zaczynają robić, a jeszcze nie dojechałem do górki. No, tak, już są problemy. Nie wiem, co z tymi maszynami jest, że one sobie pod górkę nie mogą dać rady, no ale bez przesady, że chłopie zatrzyma mi ta 60 się. I zakopałem się. Jadę 1 na godzinę. No to jest masakra właśnie z tym, moim zdaniem. Odpuściło, chyba z gliny wyjechałem. No to jest niestety masakra, no... wychodzi na to, żebym musiał wszystkie prace robić tutaj Ursusem. Co by nie było, żeby po prostu... tym dużym Ursusem, żeby po prostu one się nie zakopywały, te maszyny. No ale cóż, trzeba po prostu lecieć po duże pola, szybko zarobić, szybko sprzedać te 60 i władzia i kupić coś większego. Żeby po prostu te maszyny dawały sobie większe radę później. Bo ja mam plan tutaj trochę, taki swój plan po prostu na tą serię, co ja tutaj chcę. Nie wiem, czy sąsiad na jakiej zasadzie on się będzie rozwijał, jakie on maszyny będzie kupywał, ale ja na pewno trochę inaczej niż na każdej serii będę, więc zobaczymy, czy wam się... Znaczy, jestem ciekaw. Ci mówiłem już to nawet. Więc powinieneś pamiętać, no ale jak nie, no to... ci po prostu powiem poza odcinkiem, co ja chcę tutaj robić i powiem sąsiadowi, przynajmniej on wtedy mi pomysłu już nie weźmie, żeby nie było, że on to chciał to samo robić. Dobra, teraz ten znacznik albo jeszcze znacznika nie dajemy, sobie teraz pojedziemy, ale nie. Ogólnie sianie idzie fajnie, tylko najgorsze jest pod tą górkę jechanie, ale no to jak pod tą górkę już wjadę, no to już idzie elegancko te... 15 się sieje fajnie, 14-15, więc można sobie ciskać bez problemu. O kurde, gorąco w tym sierpniu. Ściągnijmy sobie tutaj nasze drzwi i elegancko. Zajmuj spodnie. Muszę być w długich spodniach, bo niestety skończyły mi się te gacie i muszę być w spodniach długich. Przez to nie mam krótkich, bo to by źle wyglądało. To ty w ogóle pojechałeś dalej coś Brunowo, czy co ty robisz? Tak, kończę już. A ty miałeś tam zaorane? Nie. Aha. I sąsiad se tak ułatwia życie. Najlepiej. Ja myślę, że sąsiad ma zaorane, a on se pojechał pewnie po, z tym, z koszonym od razu Brunami. Żeby nie było. Ja ogólnie tutaj... ja myślałem, że mam Soma, ale jednak miałem jeden pasek tylko. Aha. To ci się tam pewnie brony zapchały. Nie. No. Ale ci powiem, brony fajne mają kolory. A? Znaczy, ja chyba bo ja to... bronów nie mam chyba. Bo wcześniej miałem jeden kolor, taki wiesz, taki szary. A teraz jest tak jakby... To kurde, nie wiem, to pomarańcz. No fajnie jest, czy co? My najwyżej jak będę wracał, to zobaczysz. No teraz masz, nie wiem, czarno-pomarańczowe chyba, jak dobrze widziałem. Znaczy, no to nie jest czarny. No zresztą teraz przejeżdżać będę, to się zatrzymam, ci pokażę. Dobrze. Ja nie wiem, ile mi się uda zrobić tego pola, bo mamy, no, jeszcze jeden przejazd zrobię i będę miał połowę, a mam 25 minut. Więc prawie całe to pole tylko sobie zasiejemy i tyle. Więcej tutaj siewów ani nic na odcinku nie będzie, bo... Miałbym ewentualnie jeszcze do zrobienia co? Mógłbym sobie rozciąć nawóz, no ale to już zostawię sobie na potem, na jakiś osobny odcinek albo coś. W tym stylu żadnej obornika gnojówki nie daję, no bo po prostu mam tego za mało, żeby w ogóle coś zaczynać. Rozrzutnik mam, beczki nie mam, więc beczkę albo sąsiad będzie kupował,
albo będę musiał to sam kupić, albo coś na spółę kupimy, zobaczymy. Bo na przykład. Bo rozrzutnika no to ja mam, to najwyżej sąsiadowi mogę pożyczyć, no ale beczki nie ma nikt z nas. I nie wiem w sumie dlaczego tak wyszło, że nikt z nas nie ma. Myślałem, że to będziesz miała, a jednak nie ma. Sąsiada nie było stać na beczkę. Więc... No, teraz mam dużo pieniędzy, to mogę kupić. Ja już zainwestował tyle rzeczy, a sąsiad jeszcze nic nie kupił. Jestem ciekaw, co on będzie zaraz kupywał. Na pewno gadał coś o talerzówce, ale co jeszcze? Muszę talerzówkę kupić, muszę kupić paszowóz też. Podobne mam zakupy do ciebie. Na tą beczkę się zastanawiam, może tą beczkę kupię. Jak ty masz rozrzutnik, to ja bym beczkę kupił. No. No. I chciałbym na pewno też kupić pole. Znaczy nie kupić, tylko w dzierżawę wziąć pole jakieś jedno. Ja będę się starał wszystkie pola kupywać, a w dzierżawę będę brał tylko wtedy, kiedy będę chciał pole, ale nie będę miał pieniędzy do tego. Jeżeli będę miał kasę, na przykład wolne 40 tysięcy, no i pole będzie kosztowało tyle, no to ja to kupię, nie jadę w dzierżawę. A jeszcze, znaczy to zobacz jak z pieniędzy mi wyjdzie, nie? Bo ty masz ile, 100 czy 90? 95. No. Więc zobaczymy. Ty już wracasz czy jak? No już kończę. No. Ile masz minut odcinka? 26:30. No światła? Nie ma światła. Tu trzeba tak na oko przejechać. Nie wiem czy tutaj jest dosiane czy nie jest, ale najwyżej sobie tutaj poprawię, bo tak... No zapłaciłeś czy nie? Właśnie, bo jeszcze nie zapłaciliśmy temu. No on wziął, pojechał... Zresztą to co się działo u mnie na odcinku. Nie, w ogóle mu nie płacił. No w sumie. To... Nie no, ale już zapłacę, żeby nie było. A więcej go nie weźmie. No. Jeszcze innego będziemy brali. No teraz mu jaką tu promocję zrobię, że nie umie się zachować. Mnie to cała pieś lubi, więc wszyscy mnie posłuchają. On nawalony był, mówię ci. No też mi się tak wydawało. Nie, on mylił lewe z prawym. To musiał być nawalony. Dobra, mi tu już niedużo zostało w sumie, więc całkiem spoko to idzie. Na tych znacznikach się robi. Myślałem, że to mi dłużej zajmie, ale no całego pola raczej nie zrobię. Będę tutaj robił tak długo, aż sąsiad do mnie nie przyjedzie. Jak on przyjedzie, to sobie zakończę. Ja już dojeżdżam. Właśnie. No to ja akurat pod górę dojechał, wtedy już 29 minut, prawie 30, więc elegancko. No sąsiad jest tam, to tam poczekaj na górze, ja przyjadę zaraz. Tylko sobie tu nakręcim. Gdzie ty jesteś? Ja podjadę pod górkę. Login. Login. Tu możesz zajechać tam, bo tam droga idzie cały czas. Możesz sobie podjechać pod tam pole. Więc pięknie. Ładnie. Trochę ten znacznik źle robi, bo bardzo dużą tą teksturę robi, no ale cóż, już tak jak robi, no to tak już niech będzie. Będziemy sobie tak jeździć i tyle. Ale powiem wam na przykład mega fajnie się mi na tych znacznikach robi, także elegancko. Jak 30 dawała sobie radę? No drony, no kurde. Szła jak szatan. Dobra. Chłopcimy login. O, jak chłopci to 60. No chłopie, tu jest czy ten, ona jak to się mówi? Ona walczy o życie, żeby podjechać. Tak. Przetrwać. Dobra. Dużo mi tego, net 100 kilo rzepaku bym poszedł, jak na rzepaku to całkiem dużo. Dobra, podnieśmy sobie ten znacznik, dojedźmy sobie do końca i będziemy kuńczyć. Tutaj sobie jeszcze zobaczymy tylko sąsiada. Czekaj, ta ręczny zaciągnę, zgaszę to, bo to głośne. 29 minut mamy. I ty masz ten taki srakowaty kolor, można powiedzieć. No, ale mi się podoba. Nie, ładnie. Ładnie. Pasuje pod 30 ogólnie. Tak. No. Także co widzowie, ja wam pięknie dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało, już na kolejny odcinek zapraszam do Matiego na kanał, no i zapraszam was na nową serię, także do następnych odcinków, trzymajcie się, strzałeczka i cześć! Cześć!